No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Days Gone na moim kanale, kolejny odcinek. Troszkę nie taki, który nie do końca nie był planowany dzisiaj, ale spoko, ogarniemy. Hej, dupki, chyba zawędrowali się daleko w domu, co? Ta fa... Wracaj do tej swojej nory i wypierdalaj z powrotem na żelazny stół! Ja pierdziel, ale... Tam jeden gościu poszedł, ale... Myślę, że akurat nic się nie stanie, jak... Dobra, pierdziel. Wzięło was na północ, co? Pewnie chcecie trzymać się blisko Carlosa, nie? Dobra, przeładuj. Dawaj. Dobra. Ogarnijmy wszystko to, co mamy tutaj do przeszukania, bo takie rzeczy się przydają. No mała walka była, no króciutka walka. Bardziej wiecie. Ty! Pałka wieczystych. Fajnie to wygląda. Dobra, no i co? Idziemy. Możliwość użycia przepisu. Zostawimy was tutaj, żebyście się wykrwawili, co? Ci rozpłynie się ucieszą, he? Przecież tego chcecie! Pierdziele, dawaj. No, gdzieś ta menda tam jest, ale... Dobra, idziemy tędy. Pyk. Weźmiemy bombę rurową, co mi szkodzi. Chociaż ty... Nie wiem, czy to czasem nie... Możecie wszyscy iść prosto do diabła! O tak, tam dopiero się ukorzycie, co? Nie mogę w ogóle, kurde, atakować ich. I teraz patrzcie na to. I pięknie. Jak on to przeżył? Jak on to przeżył, ja się pytam. Okej, to już chyba ostatni. Nie mam pojęcia. Kiedyś miałem do czynienia z kilkoma ćpunami, którzy zachowywali się podobnie. Chyba byli na PCP albo podobnym gównie. A, sól do kąpieli, pamiętasz? Zrobiła się popularna, zanim wszystko szło. Tak, fakt. Chodź, zobaczymy, czy nie uszkodzili nam maszyn. Czekaj, chłopie, ja tutaj mam tyle dobroci, tyle tutaj rzeczy mogę zrobić. No właśnie, w sumie nic nie mogę zrobić. Dobra, ale mogę wabik użyć. To teraz tak, wabik, tworzenie. Mam trzy, tutaj nie i tutaj też nie. God damn it. Wszystko mam tu na maksa. To sobie chociaż medykament zażyję. A co mi tam? Dobra. Jeszcze tu jest ten duży gościu, który się jarał. Czekaj, to było tu? Tak. Ja pierdzielę. MG45, broń specjalna. Ale to bym moją snajperkę musiał wywalić. Ty, gdzie ona jest? Koleżanko. Na
naprawdę myślisz, że rozum żelaznego Majka z tymi sukinsynami się utrzyma? Sama nie wiem. Jebanie wieczyści, po tym co zrobili z ręką Boozera, po tym co zrobili Lisie. Co? Jeden z tych gości trzymał to w dłoni. Co się stało? Mieliście z nim jakieś kłopoty, ty i Boozer z wieczystymi, zanim ukradłeś te antybiotyki? Nie. Sam nie wiem, słuchaj. Cokolwiek Carlos myśli, że zrobiłem, będzie bez porównania z tym, co jemu zrobię, jak tylko go zobaczę. Zombiaczki. Chodź, idziemy. Nie żeby coś, ale... Powiem wam tak, że strasznie niebezpiecznie jest ze mną być w tym momencie. Dobra, kierujemy się liniami na południe. Sprawdzimy transformatory. Upewnimy się, że działają. Spoko, będę za tobą. Ale to jest długi wątek, kurde. Hej, muszę cię o coś zapytać. Pytaj. A mogę cię powstrzymać? Jak trafiłeś do grupy? To długa historia. A przed nami długa droga. Należałem do 10 Górskiej, frontowej jednostki współpracującej z Sojuszem Północnym. Kurde, nie wiedziałam, że służyłeś w wojsku. Dlaczego? Chcesz to usłyszeć, czy nie? Sorry. Prowadziliśmy natarcie na Mazar i Sharif. Wpadliśmy w zasadzkę talibów. Szli akurat w przeciwną stronę. Mieli ciężarówki z ZU-23 na naczepach. To takie przerobione armaty przeciwlotnicze. Ciężkie działa. No, w chuj ciężkie działa. Nasz Humvee wybuchł i spadł z klifu, prosto do Hari. Wiesz, jak trudno jest utonąć w Afganistanie? Trudno! To jedna wielka jebana pustynia. W każdym razie wyrzuciło mnie przez przednią szybę. A kiedy się ocknąłem, Humvee tkwił do góry kołami w rzece. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zobaczyć, czy ktoś przeżył i wyciągnąłem ciało na brzeg. A potem powtórzyłem to jeszcze 7 razy. A kiedy wyciągnąłem Tanera, mojego sierżanta, miałem dość. Gdy wróciłem do domu, to sam nie wiem, kupiłem motocykl. Spędziłem kilka lat w drodze, przenosząc się z miejsca na miejsce i... Do Farewell? Tu się wychowałeś, prawda? No, tak! Kiedy wreszcie osiadłem tu na stałe, dostałem robotę w sklepie z motocyklami takiego starszego gościa o imieniu Jack. I on stał na czele klubu. Prez! Tak na niego mówiliśmy. Osobiście przyjął mnie w szeregi. Zaraz, Jack. Pamiętam, że Boozer o nim wspominał. Siedział w więzieniu czy coś takiego. Wydarzyło się coś złego i on wziął wszystko na siebie, dla dobra klubu. Wygląda na to, że byliście blisko. Piękne marzenia w ogóle. Ja powiem wam szczerze, że też gdzieś tam w głębi serca marzę o tym, żeby kupić sobie kampera. Takiego porządnego. No i jednak nie oszukujmy się, nawet z minimalistycznym prysznicem. I dużego zdecydowanie. O cholera. Nie może być za łatwo, nie? Może wrócimy tutaj rano. Znajdziesz narzędzia, których potrzebujesz i wtedy dokończymy sprawę. Może będzie tu mniej świrusów. Czyli nie będzie prysznica? Dobra, ale najpierw ci coś pokażę. Ricky, daj spokój, to był długi dzień. Przestań, dużo wiesz o świrusach. Chcę ci pokazać coś, czego możesz nie wiedzieć. Czy co, że mają rodziny, czy co? Dobra, okej. Jazda. Mogę cię o coś spytać? O Boże, powtarzam jeszcze raz. A mogę cię powstrzymać? Czemu ciągle nosisz barwy? Nie wiem, co masz na myśli. No, dlaczego wciąż jeździsz w klubowej skórze? Ty i Boozer, przecież nie próbujecie już nikogo zwerbować, ani zaznaczyć swojego terytorium. Nie. Kilku gości, z którymi kiedyś pracowałam, nosiło barwy w weekendy. Raz ich o to zapytałam, to powiedzieli mi, że to ich sposób na pokazanie faka. Nie wiem, policji, władzom, rządowi. A ty przeciwko czemu się buntujesz? Temu, co jeszcze zostało. Słuchaj, nosimy je, bo tak, co chcesz usłyszeć? Znaczy, nie wiem, jak jest z Boozerem, ale ja nie próbuję niczego powiedzieć. Po prostu, te barwy, to właśnie ja. Mam na koncie całe mnóstwo głupich akcji, ale dołączenie do klubu, no... Powiedzmy, że to jedna z niewielu rzeczy, których nie żałuję. Ricky, co my tutaj robimy? Przecież widziałem już pociągi śmierci, Nero i Hordy tak samo. Wiem, ale to nie to.
Mieszkają w starych fabrykach maszyn i wychodzą każdej nocy, jakby ktoś zadzwonił na obiad, nie? Każdego ranka wracają do środka i nie wiem, hibernują. Czyli nigdy nie poszłaś sprawdzić? Haha. Nie. Raz podeszłam za blisko i zaczęło mnie gonić kilka świrusów. To jak pakowanie kija w mrowisko. Chodź, idziemy. Ściemnia się. Mnie ta horda przeraża, bez kitu. Dobra, dobra. W każdym razie niedawno widziałem coś, ale mi nie uwierzysz. Serio, chcesz gadać? Dobra, to pogadajmy. A nie, zaczekaj, niech zgadnę. Widziałeś helikopter Niro? Zaraz, nie. Skąd wiedziałaś? Pojawiły się tu kilka razy, latały nad Lost Lake. Kurwa. A co cię to? Przecież nie chcą nam pomóc. Z tego, co słyszałam, walą bez ostrzeżenia. Mam to gdzieś. Coś czuję, że nie do końca. No, dawaj, dawaj, gadajcie, gadajcie, bo już dojeżdżamy do obozu. Może być tak, że nie starczy, kurde, czasu. No dobra, teraz jest akurat cisza. Ty, w ogóle jakie ona ma szerokie kapcie, albo mi się wydaje, nie? No, już wróciliśmy. Ja myślę, że tu z 10 tysięcy powinno być. Gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś gdzieś z Deaconem, a ja martwiłam się. Adi, jestem zmęczona, dobrze? Po prostu pięknie. Hej, Dick. Dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. O co ci chodzi? Nie, nie! O co tobie chodzi? Powiedziałam, jestem zmęczona. Tyle. Dobra, przepraszam. Jak już mówiłam, martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. Jasne. I to tyle? Wiecie co? Czy ona czasem nie chce na Dika? Nie wiem. Takie jakieś, no nie wiem, no kurde, no ja rozumiem, że może nie mieć, no jest zmęczona i w ogóle nie ma chęci na jakieś tam tłumaczenie, ale no nie wiem. Dobra, moi drodzy, przede wszystkim to ja muszę iść do handlarza. Teraz tak, zaopatrzenie, uzupełnię amunicję jak najbardziej, tu uzupełnię amunicję, tu mam pełno. Tu nie potrzebuję i tu też nie potrzebuję. Tego dnia już nie. Czy ja dostałem właśnie... O hej, no popatrz. Za późno na robotę na moczarach. Ale Peszek, co nie? Skizo? Skizo, skizo. A skoro o nim mowa? Ciekawe, co robi przez cały dzień. Kurwa. To, no pewnie nic nie robił cały dzień. No to jest standardowe. Umiejętności. Dostałem umiejętność? Tak, punkt umiejętności. I proszę bardzo. I w tym... Tym miłym akcentem ciężkich świrusów dużych zwierząt. No i proszę bardzo, egzekutor. Egzekutor opanowano i fantastycznie. Będąc w ukryciu lub kucając, naciśnij R, żeby zaatakować z ukrycia łamaczy lub biegaczy. Łamaczy wyrywając się z ich chwytu. No i elegancko. I to już mamy. Tutaj raczej nic nie będę kombinował, bo te szarże to mnie ten koch. Chociaż to jeszcze bardzo ładnie wygląda. W razie jak mi padłaby gdzieś ten... robota. Zwiększa obrażenie zapewne stworzone lub znalezione. No to mam, nie? Ten koktajl regeneracyjny. Nie wiem, czy to jest w ogóle warte. Teraz to ja bym zainteresował się bardziej chyba tym. Podbicie stawki. Zwiększało, proszę. Zwiększa ilość amunicji. To jest chyba istotne. Przebijalność pościsków. O! Jeśli mamy... na względzie to, żeby gdzieś tam sobie wiecie, co robić, nie? Dobra, tutaj przebłyski świadomości, okej. Okay. Ricky Patel, czy oni będą zaraz do mnie coś gadać? Chyba nie. Ja zrobię tak, bo jest noc. Ja nie chcę po nocy jeździć, mam to gdzieś, więc idę sobie po prostu
do chaty, prześpię się. Zobaczymy, co się stanie w tym momencie, bo znowu będzie sytuacja, że ja, wiecie, gdzieś wyjadę i za chwilę się, kurczę... O! Joe, nawet nie masz pojęcia, jak bardzo Boozer za tobą tęskni. Nie wiem, co to było. Jakiś taki, jakaś chyba taka znajdźka, nie? Dobra. O, przymknę tylko na chwilę oczy. Ty, chatkę mam w sumie fajną, nie? Może faktycznie, no, świrusy nie lubią wody i się nie zbliżałem dlatego do tego Lost Lake, nie? Ale to i tak, kurde, ja bym się ogrodził z każdej strony, przecież to, wiecie, mogą wejść przecież. Pora już w drogę. Dobra. Idziemy zapisać. Chyba, że coś standardowo mi teraz wyskoczy. Ale raczej nie. Obóz żelaznego Majka. No dobra, jedziemy. Mamy swój motocykl, tylko sprawdźmy, czy 100% i amunicji 100%. Gicio. Nie da rady jakoś szybciej podjechać tam? No nie, ewentualnie bym stąd miał obóz wypadowy. Nie. Jedziemy. Mamy snajperkę, może przynajmniej ją w jakiś sposób wykorzystamy. A może zaraz się to zadanie, wiecie, które odpali, nie? Że ten transformator byśmy zrobili. Ja szczerze na to czekam. Szczerze na to czekam. Nie wiem, co się właściwie stało, ale spoko. Najpierw tamten gościu dziwnie przeskoczył. Szebi, ale ty wiedziałeś, że prawie go potrąciłeś, nie? No nie, no nie do końca. Nie potrącił tylko. Hej, Ricky, jesteś tam? Słuchaj, przez jakiś czas mnie nie będzie. Mogłabyś mi trochę kryć? Skizo będzie pewnie pytał, dlaczego nie pracuję na bagnach i takie tam. Hej, Dick. Co tam? Boozer jest... kurde, sam nie wiem. Jest jakiś zdołowany czy coś. Pogadaj z Adi. Chyba wiem, jak można go pocieszyć. O, a co chcesz zrobić? Nie wiem, a myślałem, że może wpadnę na górę O'Leary, zgarnę jego maszynę i mu ją podrzucę. Trochę ci to zajmie na piechotę. Coś wykombinuję. To będziesz mnie kryć, czy nie? Tak. Dzięki. Bez odbioru. Ej, powiem wam, odblokowane dodatkową misję. No dobrze, no zrobimy to. To jest bardzo fajna sprawa. Boozer, jesteś tam? Jak się masz, bracie? Jak zwykle. A ty ciągle gonisz helikoptery? No. Wiesz, co oni tam kombinują? Pojęcia nie mam, ale O'Brien chyba mówił prawdę. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe. Bada świrusów. Nie wiem po co. Ej, muszę zbadać. Był tu Skizo i powiedział, że cały dzień mam przerzucać gówno. Powiedz Skizowi, żeby spierdalał. Tak, przekażę. Ale jak ty... Jak ty, stary, chcesz przerzucać gówno? Widzicie, ile po prawej stronie tam ptaków jest? Aż to jest dziwne. Aż to jest dziwne, moi drodzy. Oho. Czy to będzie jedna z tych fajnych cutscenek? O'Brien, jestem przy jednym z nadajników, w tym przy Camp Creek. Tu nic nie ma. Poczekaj. Dobra, zaraz tam będzie agent polowy. Wiesz, co robić, bez odbioru. Tak, wiem. Mam nie dać sobie odstrzelić dupska, jednocześnie bawiąc się w podglądacza. Bez Dobra. Odbioru. Czyli teraz fajnie by było sobie zapisać, nie? Bo ja nie wiem... Tu O'Brien. Jesteś tam? No to o co chodziło? Kiedy ostatnio gadaliśmy, wydawało się, że zaraz posikasz się w swój kombinezon. Nic. Zresztą mówiłem, ludzie wyżej postawieni niż ja, którzy nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Mam za blisko, prawie mnie przyłamali. Wiesz co, gówno mnie to obchodzi. Chcę tylko uzyskać informacje na temat Sary. I tak, mam kogoś, kto nad tym pracuje. To trochę potrwa. Chyba musisz uzbroić się w cierpliwość. Żebym miał jakiś wybór, prawda? Ta grupa badawcza nie jest częścią mojej jednostki, więc nie mogę śledzić ich po tej operacji. Chcę, żebyś... Umieścił na ich helikopterze. A, jasne.
Aha, i chcesz, żebym śledził gościa w białym kombinezonie. Coś jeszcze? Tak, nie daj sobie odstrzelić dupska. Twój kanał wcześniej otwarty. Nie myśl o tym jak o oglądaniu, tym bardziej coś w stronę. Zbliżają się. Grupka żołnierzyków maszerujących w szeregu. Jezu, co za... Właśnie tak, róbcie swoje, chłopak. Nie zwracajcie na mnie uwagi. No, powiem wam, nie do końca wszystko gra. Kiedy przelatywaliśmy nad Fairwell, ale tam było świnus. Dobra. Teraz albo nigdy. O, oh, fuck. Zaawansowaną demencją miewają czasem przebłyski świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Bez jaj. Spójrz na te ubrania. Co? Prawie czyste, prawda? Znaczy, nie czyste, ale większość wirusów jest cała w płynie i szczynach. Co? To ohydne. No więc raz jeszcze. Załóż pawianowi spodnie na 2 lata. Jezu. Zastanawiałeś się, czemu tak dużo wirusów przebywa w miejscach, gdzie mieszkali ludzie? Faktycznie. Tak. Sądzimy, że jest coś zagrzebane głęboko w ich zdeformowanych głowach, co pamięta, kim kiedyś byli. Nie sądzisz, że oni są świadomi tego? A może... Że są martwi. Znaczy, w sensie... Cóż, wynika z tego, że niektóre świrusy wstają rano, biorą prysznic, ubierają się, zakładają swoje ulubione złote zegarki, całują żonę. Mam trochę i wyłaź tam. Potem... Dobra, cywilu, nie będę powtarzać. Chwila, wyluzuj, pogadajmy, dobra? Ja pierdzielę, dobra, nie pykło. Odkąd będę musiał iść? Okej, wróć do swojego motocykla. Teraz wynosić się stąd w pizdu. Dobra, mój motocykl jest tutaj, ale teraz tak. O'Brien, jesteś tam? O'Brien! Czekaj! Tak, jestem. Podłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem dla ciebie dane. Bada, czy to był mężczyzna, czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Mężczyzna, czy kobieta? To była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra, stój! No nie! Chwila, wyluzuj, pogadajmy, dobra? Dobra, czyli już wiem, że tędy nie przejdę. Muszę wracać naokoło. Ja pierdziel. Dobra, teraz czas wynosić się stąd w pizdu. O'Brien, jesteś tam? O'Brien! Czekaj! Tak, jestem. Podłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem dla ciebie dane. Bada, czy to był mężczyzna, czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Mężczyzna, czy kobieta? To była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra, będziemy w kontakcie, O'Brien bez odbioru. Dobra, spadamy stąd. Myślę, że teraz będzie okej. Okay. Dobra, tu też nikogo nie ma. Także 70 parametrów mi zostało. Co się
Cały czas ich słyszę i to mnie zawsze, wiecie, rozpierdziela. Dobra, podbiegnijmy troszkę. PD. Dobra, no. Pewnie na bank coś będzie. Oho. Ada Tucker do St. Johna, zgłoś się. Dick, jesteś tam może? Cześć, Tucker. Masz dla mnie robotę? Dobra, to wpadnę do was. Bez odbioru. Czy tylko ona będzie miała dla mnie robotę, czy teraz wszyscy się odezwą? Bo to jest fajne, że teraz jakby wszyscy się odezwali, ja bym miał przynajmniej możliwość później zagrania sobie na spokojnie. Jak będziesz miał czas, wpadnij do obozu, mamy robotę. No. Ricky, no dobra, zajrzę do was. Bez odbioru. Wróć do obozu żelaznego Majka, a Copeland? Jeszcze Copeland się odezwie, czy nie? Czekajcie, podbiegnijmy trochę tutaj do tego, to szybki zapis. W ogóle ty... Trzeba mój baseball naprawić. Nie, dobra, nic więcej chyba nie będzie. What the hell, nie to. Dobrze, Ricky, w obronie słabych, wróć do obozu żelaznego Majka. W obronie słabych, czy to było to? Nie, to nie było to. Zadanie, a tu? Łowca nagród. Taki wątek troszkę renegatowy. To mój brat. Wróć na kulę Olerii. Droga pod kołami. A ty, to jest akurat fajne. To jest akurat fajne. Dobra, szybka podróż. Tak. Mamy 26 minut. Pójdziemy tam. Wrócimy motocyklem naszego kolegi. Kurde, kogoś widziałem. Coś mi tu nie gra. Ludzie idą! Nie wiem dlaczego, ale to tak nie powinno wyglądać. Pewnie zajumali mi... ten motocykl, co? Wsiądź na motocykl Boozera. Czekaj, czy my to coś tu możemy wziąć? No jest pałka, jest to. Tu, o, tam było części złomu. Pyk. To się przyda. Wabik. No przecież ja nie muszę wabika robić, bo mam na maksa. Słyszeliście to? Ty, jeleń tam jest. Wydaje mi się, że gdzieś tu w pobliżu jest ten gościu. Dobra, wsiądź na motocykl Boozera. Okej, jest. A swój po prostu przyprowadzę. To trochę hajsu kosztuje, ale... Wow, co to za cutscenka? Hej, mam coś dla ciebie. Co to kurwa? Pojechałeś i wziąłeś mój motor? Nie chciałem, żeby Kołb go dorwał. Rozłożył na części. Jezu, Dick. Słuchaj, to na wypadek, gdybym potrzebował części. Twojej grubej dupie i tak się na nic nie przydadzą. Cholera. Dzięki, bracie. Jeśli za czymś tęsknię, to za drogą pod kołami. Z jedną ręką może mu ciężko jeździć na motocyklu. Droga. Dick, Adi prosiła, żeby ci przekazać, że zapłaciła ludziom, żeby sprowadzili twój motor. Jest w warsztacie. Zaraz, co? Nie ma za co, Dick. Bez odbioru. Brawo. Brawo. Obóz żelaznego Majka, 500 zaufanie. No to jeszcze trochę i będzie drugi poziom. To mój brat. Tu mamy, proszę, 100% zrobiony wątek. Okej. Okay. Co mi to da? Odblokowano. Specjalne malowanie. To mój brat. Ale wiecie co? Nie wiem za bardzo, gdzie te malowania można... Nadal nie wiem, gdzie można to wykorzystać. Wydaje mi się, że to gdzieś tam w tych... wyczynowych tych, wiecie, miejscówkach. No dobra. To chodźcie w takim wypadku. Ile mamy? 30 minut. Wróć do obozu. Cześć.
jak tam leci? Zaraz. Na razie nic nie gadajcie. Tutaj też już nic nie kupię, no. Dobra. Porozmawiaj z Ricky. Dobra. Pogadajmy z Ricky i mam nadzieję, że to będzie... A gdzie jest Ricky? Tu jest Ricky. Zlecenie zwykłe, dobra. Szybki zapis. Dick, bardzo się martwię. Co się dzieje, Ricky? Bliźniaczki Butler, Abigail i Gabi. Znasz je? Nie, ale kojarzę dziewczyny. Co z nimi? Pojechały wczoraj na ryby. I jeszcze nie wróciły. Brzeg jeziora jest bezpieczny, o ile trzymasz się z dala od mokradeł. O to chodzi. Nie zaginęły przy Lost Lake. Poszły na wschód, nad rzekę Metolius. Kurde, co im odwaliło? Nieważne. Może uda mi się je znaleźć. Deacon, bardzo ci dziękuję. Na ryby. Dobra, mamy jakieś zadanie. Udaj się na rodzinne łowisko. Nie podoba mi się fakt, że były tam mokradła wspomniane, bo mokradła to jest miejsce, gdzie utknęła ta horda. I może te dziewczyny spotkały tą hordę. Ale to się oczywiście dowiemy w następnym odcinku, bo mamy już 31 minut, także to jest odpowiednia ilość. Dobra, moi drodzy, dziękuję. Stack to dopiero później, w następnym odcinku sobie to ogarnę. No, także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. I zapraszam na inne serie na moim kanale. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.